Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w mapkę do Minecrafta pod tytułem 241. Jest ze mną oczywiście Chucky. Jestem, pajęczynie znowu. Który się nadział na pajęczynę i w ogóle zrobił kupę tutaj wszędzie w tym pomieszczeniu. Czemu tutaj, na mojej jest pajęczyna? Tutaj zwymiotował, nie wiem, po prostu już nie dajesz rady. Widzę, że chyba te testy niestety cię te pokonują. Testy. What? Idź się umyj w ogóle. Byś poza tym trafiał tą dupą do kibla, a nie po całym tym pomieszczeniu. No kazałeś mi jeść te takie dziwne rzeczy. Dlaczego pajęczynę masz tam u siebie przy przycisku? No właśnie, what the fuck? To jest niesprawiedliwe. Dobra, czytamy. I'm sorry I have to make this test so fast. I forgot to clean it up, so it's kind of messy here. Czyli zapomniał podczas robienia tych testów, zapomniał o posprzątaniu tego miejsca i dlatego jest tutaj bałagan. To jest zanim wyjdziesz, to ja już sobie pójdę. No właśnie. A i tak muszę na ciebie tu 3, czekać. 4. Okej, okay, jakie synchro w końcu. Jezu, tu nadal jest syf. Dokładnie, tu mam jakieś zejście. Ja też mam zejście. Jezu, ja po tym chodzę. No to jest chyba jakiś labirynt. I nie wiem, no czy... nie miałem aż takiej obstrukcji. Dobra, tu nie wejdę. Ja też tu nie wyjdę. Mamy chyba to samo, wiesz? Bo ty co mówisz, to tak ja mam mi się tak wydaje. Samo. Może te całe plamy nam mają w czymś pomóc, nie? Jakąś drogę nam pokazać. Możesz tu dojść? Do mojego niku? Już, możesz. Już jestem. No i przycisk. Nacisnąłem. Okej. Okay. Kolejny przycisk. Ej, to nas spowalnia, czy mi się tylko wydaje? Spadłem. Tak, to jest chyba Soul Sand, wiesz? Zajebiście. Aha. Ja spadłem. W ogóle co u mnie robi w ekwipunku obraz? Nie wiem. No, z zeszłego odcinka. No, ale powinienem go wywalić, bo on... I jeszcze raz musimy nacisnąć? No, 3, 4. Dobra, jest. Tylko w pajęczynę wskoczyłem niestety. Trochę to potrwa. A u ciebie była pajęczyna? Nie. No co za szczyt? Nie tym razem. No, u mnie była na przycisku. Czekaj, opadam. Opadam. Szybciej. Mm. No długo ci to schodzi. Że u mnie jest większy syf niż u ciebie, z tego co widzę. 4. O, fu. Tu jest za mną. Co jest za tobą? A fuck. Jak wszedłeś, to był... No już. Jest. Szybko. Jej. Aha. Dobra, nie było tak udało trudne. Się, labirynt. Ale syf został. No niestety, ale już mniejszy niż wcześniej. Miał czas na posprzątanie. No. Czytaj teraz to. No już lepiej, posprzątałem wszystko. Nie sprawiło to, że testy wyglądają lepiej. Nie dla was. Po prostu muszę umieścić więcej sensorów. Dobra, nie wiem co to znaczy. No tak pewnie dokładnie. Sensorów możliwe, no bo to wiesz, robot, nie? Oh my God. O kurde! To jest chyba reset, jest te dwa przyciski, wiesz? Wydaje mi się, że to będzie reset. Czyli idziemy... No, idę za tobą na shifcie. Ale tam są jakieś drzwi po prawej. To jest czekaj, wyjście? Ja poszedłem za daleko. Gdzie za daleko? Raz, no dwa, tak, zobacz, trzy. To jest ścieżka, musimy iść teraz... Tu. No, one ale... są otwarte jeszcze. A my nie musimy dobra. Się dostać na prawo? Już się zamknęło. I feel you. Mhm, jeszcze raz. Czy to po prawie to jest cake room w takim razie? Pewnie cake room. Czekaj, musimy pewnie razem tak. stanąć, no. Dobra. Czyli raz, czyli... dwa, trzy, cztery tylko. Czyli na prawo bez sensu, czy idziemy na lewo? Trzy do... na lewo. Raz. Nie. Dlaczego paliło. Nie? Dziwne, bo a czekaj, trzy do przodu, tu. Dobra, wiem. No właśnie. Trzy, nie cztery. Ty idziesz pierwszy, czy ja? No już idź. Czyli trzy i teraz tu trzy. My ty mógłbyś przejść, ja bym się... Nie, też źle. Nie, się zamknęło, what the fuck. Może to jest jakiś lustrzany nie wiem. Bym się... Nie, bo my nie liczymy, bo drzwi to są też dwa klocki teoretycznie. Czyli powinniśmy iść dalej do przodu. Tak. Czyli czekaj, drzwi to jest raz, dwa... I teraz trzy. Jeszcze trzy, tak. Raz, dwa, trzy. Czyli dlatego wtedy było dobrze, bo poszedłeś za daleko jeden i cię, wiesz, bo nie uważaj, wywaliło. Bo uważaj, z tyłu, nie? Mhm. Dobra, teraz trzy, tak? Trzy, teraz dwa w dół. Ja powiem, że ja na coś nacisnę, będziesz krzyczał. Będę krzyczał. Ja raz, idę. Dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeden w nie. dół. Nie za szybko? Teraz do no, końca. No idź, tak. Teraz raz, dwa, trzy, cztery. Mhm. Raz, dwa, trzy, cztery.
teraz 3. Raz, 2, 3. Fascynujące. Tak. 1. Teraz 4 do góry. I teraz poczekaj, idziemy do góry, bo do góry jest wyjście tam do. Wiesz, tak, widzisz. Tam gdzie sufit. Czy ryzykujemy i idziemy zobaczyć jaką pokręconą drogą tam na prawo? Widzisz tą pokręconą drogę tam? I tam też dwie osoby są potrzebne, bo są dwie płytki przy tych drzwiach. Ja pierdolę. Nie, nie. Chyba nie chcę tam. A ja bym poszedł. Chyba, że to jest troll. Albo trollem no są te drzwi na wprost. To też jest możliwe, że tam może być wyjść. Że tam może być, wiesz, cake room czy coś takiego. A zobacz, no, jak będziesz odważny, to przeskoczysz tam. Ścieżkę. No może. Dobra, idę najpierw tam na prawo. Idźmy tam. Dobra. Możemy się i teraz potem... 2. 2, teraz 1 do przodu. 4. Raz, 2, 3, 4. Dlaczego ty stoisz w miejscu? No bo boję się, że nacisnę i ci zamknę. Nie no, idź, bo ty tam będziesz potrzebny przecież. Tam są dwie płytki. Tam to gdzie ja... w końcu idziemy? No idziemy na prawo, ja idę. Jakbym poszedł do przodu, to przecież bym doszedł do drzwi. Mówiłem ci przecież. Tamte drzwi na wprost nie mogą być trollem. Bo się zamykają. No wiem, wiem. Raz, dwa, trzy, cztery. O serio. Ja się już zgubiłem. 4, raz, 2, 3, 4. 4, raz, 2, 3. What? Tak. To ty czy ja? To ja chyba. Mówiłem. A możemy sobie stanąć iść? Tu, chodź no tu. Właśnie. Tam jest cake room. Zobacz przez stan. Tak. Jak to po co? No ja chciałem odkryć wszystkie sekrety tej mapy, a ty jesteś w ogóle mało ambitny i chcesz iść na łatwiznę. W tym momencie tak. Oh my bo god. Nie lubię. Dobra, idź pierwszy. Czyli co ja pięć, z tobą mam? 1, 2, 3, 4, 5. Teraz 3. 2. Widzisz, jak chcesz, to potrafisz. No po prostu cisnąłem pewnie łokciem. No! No! Przecież to będzie 5 lat z tobą trwać! O mój Boże, ile tu było? 5, 2, 3, 4, 5. Teraz tu było 3? Tak. Tu były 2. Raz, 2. Teraz jesteśmy tu 4. Raz, 2, 3. 4. Teraz tu był 1. A dlaczego ty wtedy poszedłeś do góry? Trzeba było iść w dół. No to zmyliło, no. Oh my god. Nie jestem dobry w lustrzanych odbiciach. I teraz tu 5? Nie. 4. Może. Raz, tak. 2, 3, 4. Tu 3. Raz, 2, 3. Przy ścianie najbezpieczniej. Teraz 4. Raz, 2, 3, 4. I teraz idziemy raz w prawo. Teraz idziemy raz do góry. Dwa w prawo. Trzy do góry. Raz, dwa, trzy, te pięć w lewo. Stresuję się. Dwie do przodu. A co dopiero ja mam powiedzieć? Do ściany raz. O Jezu, teraz to ja już nie widzę. Trzy chyba do przodu, no trzy. Trzy. No teraz to ja już nic nie będę widzieć. To ja ci powiem. No, ile? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Trzy, cztery, pięć. Teraz chyba do tyłu, ale nie wiem czy jeden, czy dwa. Dwa chyba. Chociaż może i jeden. Jeden chyba. Tak, bo są trzy potem do przodu. Tak. Dobrze. Jeden. Czyli jeden do tyłu, teraz już idziemy do wyjścia. No, tak. To ty chociaż tam wejdź, a ja potem się, bo będziesz krzyczał. Dobra, jest. Oh my god, co to było? No, idziesz? O, jest. Brawo, widzisz, to Argusik ogarnął. No, poszedłem po twoich śladach. A gdybym miał ambitniejszego partnera testowego, to bym poszedł i po cake room. Jeden pokój ci się udało raptem. Jaki jeden? O, ciacho, mam w nagrodę, ty nie masz. Nie, nie jestem głodny. Zresztą widziałeś, jaką miałem obstrukcję oh po nim. My god.
No fuck, ja już nie chcę tego więcej widzieć. Teraz nie wiem kto czyta, chyba ty. Ja czytam przed chwilą. Tak? No to ja. That wasn't that hard, see? Czyli nie było to takie trudne. Jasne. Wait, do I hear what I think I hear? Czyli czy słyszę to, co myślę, że słyszę? Are you giving up? Czyli czy poddajesz się? But you wanted to be released, didn't you? Czyli chcesz, żeby cię uwolniono. Well, you have to finish this test to escape. Czyli musimy ukończyć ten test, żeby stąd wyjść. Czyżby to był koniec? Zbliżamy nie się wiem. Do końca? Tam jest na dół coś. Tylko jak tam się zeskoczy, to się wyjdzie stamtąd? No, czekaj, to jest jakiś przycisk. Jest pełna biała. O, dobra. Czyli do podpalenia. Tak, to jest drabinka, wrócisz. Aha, dobra, dobra, to ja tam wskakuję. Może być cake room, co prawda, ale... A co robi ten przycisk, go nie szczęiłem? Aha, gunwo. Naciśnij ten przycisk, co? A ja zobaczę, co na górze się dzieje. Poczekaj, jeszcze nie. Schody chyba się tu tworzą. Naciśnij teraz. A nie, coś się po lewej dzieje. A, tu mam płytkę, czekaj, ja skoczę na nie. Fuck you. No to może tu się otworzy. I tam chyba... To jest kupa. Dobra, tam przycisk robił coś, więc ja teraz ten przycisk nacisnę. Czekaj. Ja mam tutaj raz, dwa, trzy, cztery przyciski. Poczekaj, a mój przycisk coś tam ci robi? Jeszcze raz, no. Tutaj coś wysuwa, ale nie wiem do czego to potrzeba. Aha, no dobra, no na razie nieważne. To naciskaj teraz te przyciski swoje, no. Dobra, robię... Czekaj, tu mam open door. On coś robi? Nie bardzo. Chyba, że jakieś drzwi są, poczekaj, na dole. Nie, tu nic nie ma. A naciśnij jeszcze raz na open door. Czekaj. O, jeszcze raz. No. Ale... Cokolwiek. Dobra, ty tworzysz schody. Już widzę. Musimy utworzyć schody tak, żeby wejść na samą górę. No to ja już ci mówię. To jest okej. Tego już nie naciskaj, co teraz nacisnąłeś. Czekaj, wskoczymy? No, nie wskoczymy. To jest na tej zasadzie, że też mogę tylko raz. Dobra, to naciskaj po kolei, cię będę mówić, który. Który sobie zapiszesz, a który nie. No. Nacisnąłem. No to ten nic nie zrobił, dalej. Tego nie. Tego nie ruszaj. Zaznacz sobie, żeby tego nie ruszać. No, dalej. No. No. Albo to trzeba do góry, kurde. Albo tamten trzeba było ruszyć. Czekaj, a naciśnij, jeszcze jeden ci został? Tak. No, to naciśnij. Dobra, czyli to trzeba do góry. Dobra, to naciśnij te ostatnie tylko same. Te dwa końcowe. Dobra, ten i ten poprzedni. No i już mamy drogę, wychodź. Ale jak mam wyjść? No ja cię otworzę. Aha. No, zobacz, schodki ładne. To nie było takie trudne. No, słuchasz mnie. Widzisz, ja ogarnąłem, jak ty miałeś przyciski, nie? A ty nie ogarnąłeś, jak ja miałem przyciski. Bywa. Och, co za czaki. Life is brutal. Dobra, śpimy. Śpimy. Już dawno po dobranocce. Ojej. Były dzisiaj, smurfy. No. Ty wyglądasz jak smurf. Smurfeczka jest taka fajna. Chyba się zakochałem. Dobra. Smurfetce? Dajesz, no. Kolesie, co za piekło. Aha, czy co do cholery. Dlaczego udaje nam się kończyć jego testy? Przestańcie to robić. Nie chcę, żebyście w sobie poszli. Więc te wszystkie tabliczki mówią cake in the puke. Co znaczy puke? Nie mam pojęcia. Aha, mamy je ignorować. Tak czy siak. Dobra, to idziemy dalej. 47 pokój przed Oje. Nami. O Jezu, jak ty masz rek, to ja już się boję. Nacisnąłem. Tak. Turn particles on. Jezu, to są kolory, nie. Dlaczego kolory? Co tam miałeś? Jest jakieś... Czekaj, u mnie są jakieś dispensery chyba, czy coś. Tam są jakieś... Tam jest napisane na tabliczkach, ale są tak wysoko, reset. Że ja... Dobra, nie... tu mam jakiś przycisk, co to robi? O kurde. Jeszcze raz. No cake in the pukes, no mam napis, no. Czymś to strzela. Tak, to strzela i to są różne kolory. No dobra, no to ja muszę naciskać chyba to, co ci tam wyskakuje, no bo ja mam kolory u siebie. Czerwony. Mam naciskać już czerwony? Jeszcze raz naciśnij wszystkie. No ja mam tylko jeden... Znaczy, żeby wszystko mi tu wyleciało. No. Dobra, czerwony. A poczekaj, a ten przycisk... Aha, tu mam też tabliczkę z tyłu, nie widzę, co tam jest napisane. Naciskaj czerwony, tak?
czy nie? Czerwony, naciśnij. Czekaj, jest jeden czerwony, tak. Różowy. Red, no dobra. Ale mam to nie mam zatwierdzenia. Różowy teraz? Tak. Szybko, bo zapomnę. No. Teraz pomarańczowy chyba. Ale są dwa kolory pomarańczowego. Jest taki żółty. Jaśniutki i... No dobra, czyli pomarańczowy, dobra. Orange, no. I zielony. Czyli to. Brawo! Ogarnąłeś. Jednak ja bardziej znam kolory. No ale ja nie... No wiem, że ty lepiej. Ja jestem w kolorach słaby. Ja to mówiłem na wstępie, no. No tak. To wszyscy wiedzą już chyba. Którzy mnie znają, że ja w kolory to nie bardzo. No i kolory, i dźwięki, i... Nie, akurat słuch muzyczny mam perfekcyjny. Obejrzyj sobie... nie no wiem, co? W której to było. There is no learning curve chyba 2. Tam była fajna zagadka muzyczna. No, dzięki Frodo i Ani przeszliście. Zostaw mnie. Ja się nadaję do The Voice of Poland, albo do X Factora no, brytyjskiego. Ja mam po prostu głos na skalę światową. Tam musi ja mam scenę. Talent na skalę międzynarodową. Idź cicho. Stop. Ale masz za mały mikrofon. What? Ja mam mikrofon właśnie ponad normę. Ja w ogóle, ten mój mikrofon to jest w księdze Guinnessa, nie? Ujęty. No, mój nastawiak cały czas. What? Nic. Stop finishing them, czyli musimy przestać wykonywać te challenge. Here's some paper that will teach you. Czyli dostaniemy jakiś papier, który nas czegoś nauczy. And don't try to give the paper back to me. Czyli nie możemy mu oddać tego papieru. Dlaczego tłumaczysz, kiedy ja mam tłumaczyć? Zawsze się wciskasz. Dobra. Nie mam prosty. Co się dzieje z tym papierem, no? Gdzie mam to rzucać? Tam jest przycisk. Możesz go nacisnąć. Dobra, sam go nacisnę. Wow! What the fuck? Aha, czyli trzeba do tej dziury tam dorzucić? Nie. Może. Zobacz. To jest na czas. Trzeba tam wrzucić. O, jest. Ale... Kurde. What the fuck? Dobra, może to ja trzeba zresetować i od razu wrzucać. Dajesz. Jak ty wrzuciłeś tą pierwszą? No, ona tak się poślizgnęła. Ale jak? Jak ty to zrobiłeś? Możesz mi wyjaśnić? No, ona się tam poślizgnęła. No poślizgnęła, ale jak to zrobiłeś, a nie poślizgnęła? Widzisz, bo tam jest lód. Trzeba trafić na ten lód chyba. Gdzie jest lód? A o, jest, tu jest faktycznie. Na całej, a tu jest tylko... Tu jest, ale ten lód jest tu. W tym miejscu, gdzie ja rzucam, nie ma dziury. Zobacz, ten lód jest... O, tu. O, poślizgnęło się lekko. Jezu, jaka masakra! Czy oni sobie jaja zrobią? No przecież tam się w życiu tego nie da wrzucić. God weź naciśnij tą, resetuj to co jakiś czas. To jakoś po skosie trzeba, tak żeby to po skosie tam poleciało, wiesz o co mi chodzi? Mhm. Ale to się zatrzymuje w tym samym miejscu. Będę rzucać. Wrzuciłeś tam. No ale nie zapaliło się. Ale jak ty to zrobiłeś? No rzucałem po prostu, mówiłem, ale on już wpadnie. No czemu to się nie akceptuje? What the fucking shit? Ale ja mam wrażenie, że jak tam rzucam, to znikają te kartki. Jezus, mach się przestraszyłem. No i kartek mi zabrakło. No, mi też. Dawać te kartki! To jest chyba kolejny challenge, którego nie przejdziemy. Dam radę. Znaczy jest game off. Ale to nie działa tak dobrze, tak jak powinno działać. O! Nie, dobra, już myślałem, że udało ci się trafić. O! No prawie! Bo to znika. O, teraz doleciało. What the fucking cop? Ej, ale teraz doleciało, ewidentnie. No właśnie, to mnie oszukuje. Ale jak rzucamy w tamtą dziurę, to... Jest. Dobrze. Jezu, dobry jest jeszcze. Ostatni został. Umiem rzucać papierem. No bo ty masz jakąś taktykę na to i mi nie chcesz zdradzić jej. No, jakoś ustawiam, biegasz, patrzę na te coś. Pistony i rzucam. No, ale jakoś biegasz chyba. O, wrzuciłem! Niczemu się nie zajęcza. No nie wiem. Iś... Druga też wpadła. Oszustwo. Nie rozumiem tego. No wpadnij tam! Oh.
Oh my god, kto to wymyślił? Skąd to leci w ogóle? No! Ten dispenser musi być. No wleciało! Ej, no moje wleciało, ewidentnie. No właśnie, już... podenerwuję. Dobra, zaraz chyba to będzie trzeba game modem zrobić. No, wleciało! No teraz mi nikt nie powie, że nie wleciało. A bo to tuż znika przed samą końcówką, ale nie powinny te kartki znikać, no what the fuck. No właśnie. Ostatni raz. Bo ja już mam dość. Ktoś miał głupi pomysł. No jeśli ale one nie działają. Nie... O! Jest! Bo widzisz, że pogroziłeś i od razu zadziałało. Oh my god. Już miałem w kurwa mieć. Masz. Lekkiego. Bardzo chętnie wrzucę to. Ja chcę w twoją głowę, ale nie udało się. Dobra. Shut the fuck up. Please empty. Dobra, to nieważne. Idziemy. Nie, ale przycisk! To? Na górze! Cake room. Widzisz, znalazłem cake rooma. Mm. To jest mój, ty nie masz prawa wstępu tam. Już nadeptałem. O Boże święty, tyle jeszcze ciasta. Podeptał takie ciacho pyszne. Rusz się, teraz jesteś tak ale ty ciężki, nie powinieneś tutaj płyniesz. W ogóle wejść, bo ja to odkryłem. Ja ci też pozwoliłem chyba z 30 tych cake roomów. What? Tak. A ja dbam po prostu o twoją linię, no bo będziesz już taki spasiony, że masakra. Wystarczająco już jesteś gruby. Dobrze, że się kończy. O Boże, jak ciemno. Mm. Jaka atmosfera. Tak, boję się. Ja też się boję, bo ostatnio mnie zachodziłeś od tylca. Nie wiem, co ty chciałeś robić. Teraz. Czytasz? Tylko dwa levele, żeby przejść. A co to za czerwone? Zobaczmy. Czegoś nauczyliśmy, nauczyliście się przez ten czas. I mam nadzieję, że będziecie wszystko umieli. Oczywiście. No. O Jezu, jak ciemno. Ktoś ma rek? Nie, nie, nie. Czekaj, ja nie widzę przycisku nawet. O, jest ślepy. Dobra, tu, no. Jezu, jak ciemno. Widzę płytkę dobra, jakąś. No masz nacisnąłem. Czy to będzie taki skrót wszystkiego? Nie wiem, ale co zrobiła ta płytka? Ja nic kompletnie nie widzę. Aha. A dobra, tu mam jeszcze jedną płytkę. Nie, wróć. Na tamtą? Tak, i tu jest weź papier ze skrzynki na wprost. Odwróć się. No. Odwróć się. Tak, i teraz... Aha, tu Boże. Dobra, no. Teraz w... Widzę, prawo, widzę drewnianą. Się... Widzę tu, tak, no. I tam rzuć. I co to dało? Wow! To jest test. Keep the paper. Dobra, czyli muszę trzymać papier. Teraz... dobra, czyli muszę teraz ten znak, tak? Odwzorować. No, u mnie też jest. Ale czy ty masz mój znak? Czy nie, ja mam swój, ty masz swój. Aha. Poczekaj, bo to tak średnio działa chyba. Chyba nie, chyba jednak ja mam twój, a ty mój. Albo. No nie wiem, u mnie jest trzy czerwone cały czas. Tak, tak. Boże, jaki ty tam masz? Ja mam dziwne. Ja mam taką L literkę, czyli tak jakby, ale nie wiem jak ja mam na to patrzeć, czyli tak. I jeszcze mam na górze czerwone trzy i nie wiem do czego te na górę się odbywa. No to one sprawdzają czy jest dobrze. Nie, one się już paliły jak miałem te, dźwignię przecież no przesunięte do góry. No jak będziesz miał dobrze to zniknie. No ale u ciebie nie zniknęło, też masz czerwone no na górze. Krzyczę do ciebie, że ty pewnie masz mój obrazek, a ja twój. No dobrze, no to układam twój, proszę bardzo. No, jakie tam masz? No to zobacz. Ale ja nie widzę tego, co masz narysować. Aha, jak dźwignię masz? Ale ja mam odwzorować tak, jak ty masz, czy odbicie lustrzane tego? Tak jak ja mam, czyli tamte trzy po prawej, spróbuj. Tylko trzy po prawej i środkowa, tak? Tak. No. A dobrze, a teraz brawo. Ty mi swój powiedz. Ale nie zniknęło, a nie, zniknęło u mnie czerwone fajne. Zniknęło. No to ja mam L-kę taką, po środku. Czekaj, to ja to ustawię. No, znaczy... I którą? Tą? U mnie jest w prawo. Nie. Czyli u ciebie powinno być... Chyba, że ja mam nie tak... Nie działa. To czekaj, to może jest w tę stronę. Dobra, to daj tak. Środkowy poziom masz, tak? Tak, mam przesunięte. Środkowy poziom, tak. Przesuń tą środkową po lewej, tą w środku i tą na dole. Takie L w dół. Wiesz, o co mi chodzi? Środkową na dole? Co? Potem... Boże... Bierzesz środkowy rząd. Mam. Po lewej stronie przeciągasz.
Dobrze, tu, tak? Środkową przeciągasz. Jest przeciągnięta i na dole, tą niżej. I to L powstaje. Coś ty zrobił? Nie wiem, jakie ty masz L. Dobra, jest dobrze, tylko dlaczego na górze masz tą tam pociągniętą i tą w rogu? L ma wyjść. W rogu, ta dobrze była. No właśnie, o to L mi chodziło. Ja nie wiem, jakie ty miałeś L. No L w dół! Ogarniasz? Nie. No jak masz szachy, to możesz się poruszać literą L w różne strony. Rozumiesz? Co tam masz? Oh my ja god. Nie mam szachy. No dobra. Please throw only one paper. Dobra, czyli jedną tutaj wrzucam. No nie wiem, coś zrobiło to? Poczekaj, musimy chyba te przyciski, które masz tutaj, czyli tam, gdzie jest czerwone, czy... Ale nie, bo to jest nierówno. Po środku, ale o co chodzi z tym papierem w takim razie? A możesz mi oddać ten swój jakoś? Nie ma tu jakiejś dziurki? No bo ja muszę jeszcze nie jeden ma. Wrzucić. No to muszę ci pewnie jakoś podać, ale... Chociaż nie, bo tu się... Dobra, nieważne. Naciskaj okay. Coś, zobaczymy co to działa. Co tu się dzieje. Okej. Okay. Czekaj, co tu mam? To się resetuje chyba. Nie, może to się nie resetuje się. A tu jest skrzynka, skrzynka, dobra, jest, widzę. To jest ten poziom, co my mieliśmy problem z nim. Pamiętam. 3, 7, 5. Okej, reset. Jak to zadziała, to pozdro. Ile? 375. No jak to będzie znowu masakra? Jak wtedy, to ja pozdrawiam. Chyba, że ja muszę tu paper wrzucić drugi. Czekaj. No. Jest. Tak. Dobra. Ogarnęliśmy. Co tam masz? O Jezu, mam działanie matematyczne. 15 aha. Podzielić na 3 razy 2 plus 33 minus 9. Dobra, najpierw co... mnożonko zrobimy, tak? Czy to nie ma znaczenia, czy dzielenie pierwsze, czy mnożenie, nie? Podaj mi jeszcze raz. 15. 15 podzielić na 3 razy 2, czyli 15 podzielić na 6. No. Plus 33 minus 9, czyli 15 na 6 trzeba podzielić. To nie będzie 2. 5, a nie lepiej 15 podzielić na 3 razy 2? Czyli 5 razy 2. No też czyli można. 10? Tak, 10 i plus 33 i minus 9. Ja to chciałem trudniej zrobić. No, utrudniasz sobie. 34 mi wyszło. No to już. Wklepuj. By się zresetowało. Tak. Pięknie. Jest. To też pamiętam, to będą te bloki się wysuwać. Ty pierwszy musisz przeskoczyć. No. Okej, okay. Co ty masz? Też. No to samo, to akurat jest uproszczone. Ej, fajne to jest. Oh my god, dwie płytki, jest... skrzynka. A nie mogę jej otworzyć. Ja mam... Co robi mój przycisk? Przycisk. No ja też mam przycisk. Czekaj, w do dispensera ci mogę włożyć papier ewentualnie. Czekaj, może ja stanę. No papier możesz wstawić, no bo w sumie tu jest płytka drewniana, ale co ta płytka robi, to ja nie wiem. A dobra, otwórz mi najpierw tą skrzynkę, żebym mógł ją wziąć. No ale jak? No tym płytką którąś chyba, czy nie? No nie. Żadna nie działa? Mhm, a przycisk? A też moja nic. Jakaś na to działa? Chyba też nie. Stań na drewnianym jeszcze. No. Też nie, a u mnie się nic nie pokazuje? Nie. Dobra, mogę dać ci, może musimy a na nie masz papieru? Masz papieru, masz papier. A masz też jeden swój? Rzuć na drewniany. No wiem, ale masz na kamienny. No. I ja stanę na którymś. A nie masz drugiego, rozumiem, tak? Nie. Masz tylko jeden. Co to robi? A, bo też masz dispenser. Jezu, czemu tu musi być tak ciemno? A może ja mogę dosięgnąć stąd tą skrzynkę? Ale ona jest zamknięta. Kurde. Tam musi być drugi papier na bank, tylko... No musi albo być. Może u mnie musi być, oddaj mi ten papier. A co to jest za przycisk tu na górze? No jego on nie pewnie wystrzeliwuje dyspensery. Aha, dobra, no wrzuciłem. Aha, to u ciebie wypadł. Co? W rogu. Jezu, ja tego nie widzę, dlaczego ty masz to tak jasno? Ja mam przecież option z... na... Aha. Nie. No ja mam jaskrawo, no do końca mam... No teraz już widzę. Ja myślałem, że mam na najjaśniejsze, a miałem na najciemniejsze pozdrowie. Oh my god. I tak całą tą planszę na najciemniejszym chodziłem, nie? No dasz mi ten papier? Już daję. Teraz przynajmniej coś widzę, nie? No. Który dałeś? A dobra, widzę. Dobry. Już teraz wszystko widzę przynajmniej, nie?
Dobra, ja Ale u stanę ciebie na nie ma tych. skrzynki, więc ja muszę cię dostać do skrzynki jakoś, po Teraz ty prostu. może stań. No Jezu, o co chodzi? Coś się wysuwa. Nie, nie, bo to jest powrót. My musimy się gdzieś cofnąć. Nie, myślę, że... Coś Tamtej tu... skrzynce nie było więcej. Poprzedniej. Nie. Okej. Okay. Oboje stajmy na drewnianych. Nie, to nic nie daje. Nie no, drewniane są ewidentnie na papier, bo chyba papieru nie rzucisz na kamienną, nie? Nie. Okej. Okay. Jak to zrobić? Możesz pół godziny. No, zaraz będziemy to kończyć chyba. Nie rozumiem tego. No ale co się przestawia, no bo A w wodzie się nic nie pokazuje, nie wiem. No dobra, to ja nacisnę, popatrz, u mnie i u siebie. No. Nie. Oh my god. Aż rzuć ten papier cały. Fajnie się bawię, nie? Nie wiem, naprawdę nie mam pomysłu. Ja też nie wiem. Mówię szczerze. Co, cięcie robimy, czy kończymy i się przywitamy tu, jak ogarniemy? Albo na tym odcinku tak, się tu przywitamy, na co? Na odcinku spróbujemy ogarnąć. Jezu, ja już myślałem, że to będzie ostatni odcinek tej ja serii. Ja też. Dzięki, Glam. Chyba, że tu się... A nie, no tu też się chyba nic nie otwiera. No, zostańmy oboje na tym. Coś się nadzieje jeszcze, dodatkowo? Chyba nie. A jak ja stanę na tej płytce, to się nie otwiera? Ciebie? Nie. Aha. A jakbym położył jeszcze papier na to? Ale na... Nie... Nie wiem, już wam myślę za bardzo... Nie, to jest coś prostego, tylko my tego nie ogarniamy. Myślę, że... Nie wiem w sumie. Potrzebujemy dwóch papierów, no. No to ale jak zdobyć ten drugi, tam. To nie mam pojęcia. Albo drugi jest w skrzynce, no nie wiem. A jak się do skrzynki dostać? Dobra, to ogarniemy to poza odcinkiem i jak znajdziemy rozwiązanie, to już się z wami przywitamy w następnym odcinku. Więc w sumie ty się żegnasz, czy ja? Ja chyba. Nie ma znaczenia, dobra. Chyba ty. Ja się pożegnam. Mam parcie na szkło. W sumie szkło tu swoją drogą jest. Tak, to ze mną był oczywiście Chucky. Cześć. I byłem ja i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa.